Dobrze, wchodzimy w kolejny fragment Listu do Hebrajczyków. Na tym slajdzie mamy te wielokropki. Teraz zajmiemy się tą treścią, która jest w tych wielokropkach. Tu jedynie chciałem pokazać, że te trzy części zaczynają się taką paralelną frazą. Już, oczywiście, że już. Te trzy główne części tej argumentacji, tej biblijnej, która później będzie podsumowana, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, no zaczyna się tymi trzema sformułowaniami pokazująca, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? Jesteśmy domem, jesteśmy uczestnikami Chrystusa, wchodzimy do odpocznienia. Jeśli ufność aż do końca zachowamy, postać do końca zachowamy, uwierzyliśmy. Czyli jest tu też etap drogi. Jest coś, co się zaczęło, początkowa postać i ona ma trwać i rozwijać się. Nie? Więc element drogi, bo przypomnę, że tytuł dzisiejszego cyklu tych trzech wykładów to jest Droga do domu Ojca. Nie? I staram się uzasadnić, że dyskutujemy o idei sabatu, która wydawać by się mogło nie ma nic wspólnego z tą drogą, to jednak ona jest integralną częścią tej drogi, elementem właściwie kluczowym tej drogi, jądrem też naszej tożsamości w jakimś sensie. My, którzy uwierzyliśmy. Teraz w trzech kolumnach pokażę te trzy fragmenty, żebyśmy trochę poobserwowali, bo tak jakby wraca autor Listu do Hebrajczyków do tych wydarzeń z historii Izraela, żeby uzasadnić raz, że ten sabat od początku, jego wejście do dnia odpoczynienia, do odpoczynienia Bożego, było aktualne w całej historii, jest aktualne w czasach, kiedy był pisany List do Hebrajczyków i jest aktualne dzisiaj. Dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc. Jest takie dzisiaj. Dzisiaj jest dzień, śpiewamy taką pieśń. To jest, może to zrobię małą dygresję. Jest w Apokalipsie, jest coś takiego, czas jest blisko, przyjdę szybko. I są czasem takie refleksje, no mija 2000 lat i co, szybko to było? Blisko? Tam jest, może to jest źle przetłumaczone. Bo ale szybko jest, tacho. Tak, tam jest tacho, ale tacho może być też tłumaczone jako na przykład w pędzie, czyli że będzie to zjawisko nagłe. Aha. Niekoniecznie szybko, że za chwilę. Tak, też powiem, że ja prześledziłem to trochę i możemy popatrzeć na Apokalipsę jako przesłanie adresowane do wszystkich pokoleń chrześcijan. To nie jest tak, że Apokalipsa to tylko mówi o jakimś tam ostatecznym spełnieniu, tylko adresowane do wszystkich. Więc dla mnie przyjdę szybko, czy nagle, jak ty to mówisz, to znaczy, ale to mi też chodzi w tym realnym moim życiu. Przychodzi dzień, ja zachwycam się Bożym Słowem, idę za Chrystusem. Mam jakiś problem, jakąś troskę. Szybko przychodzi wspomożyciel, że mnie wspiera, bo to jest też ta idea kapłana. Chodzi o to, że Pan Jezus obiecał, jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc On jest z nami. Nie? My przeżywamy takie czy inne rozterki, takie bóle, takie inne rzeczy, a On jest blisko. On jest blisko, On jest wkrótce. Więc nie, jakoś staram się nie patrzeć na przez pryzmat chronologii historii jakiejś tam wielkiej, ale przez pryzmat siebie samego i każdego z nas. Nie? Że my każdy z nas mamy spotkanie z Chrystusem i w życiu każdego z nas jakaś mała apokalipsa też się dzieje, ponieważ toczymy walkę. Apokalipsa jest, myślę, że streszczona trochę w liście do Efezjan. Toczymy bój nie z ciałem i krwią, ale z nadziemskimi władzami ciemności i tak dalej. Dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. Nie? To jest apokalipsa w pigułce, ale pokazuje uniwersalność tego przesłania dla każdego z nas. Bo dobra, dygresji koniec, nie chcę w to wchodzić, ale też tutaj mówimy o tym, że dzisiaj jest dzień, nie? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, i to dziś było 2000 lat temu, było 1000 lat temu, i było w czasach Pawła, i jest
jest pewien głos dzisiaj, kiedy do nas, my jesteśmy gotowi, czy Bóg nas przygotował do tego, żebyśmy dzisiaj Jego orędzie przyjęli. To nas jest dzisiaj, to dla każdego to może być inny dzień i to jest cały czas otwarte, ponieważ ten tron łaski, przyjście pod tron łaski jest otwarte. Cały czas jest otwarte. Nie? Dzień zbawienia. Tak, no właśnie. Więc to dzisiaj, wspominam o tym, bo to w tym tekście coś będzie się pojawiać, więc chodzi, żebyśmy czytając ten tekst rozumieli, widzieli ten kontekst właśnie. Dobra, pierwszy fragment mówi, dlatego tak jak mówi Duch Święty. To znowu pamiętajmy, że za chwilę będzie to podsumowane. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, nie? I tu jest przykład, ilustracja tego słowa i będą trzy ilustracje, w trzech fragmentach będą ilustracje no, tej potęgi Bożego Słowa. Dlatego tak, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, dzisiaj, czyli kiedy? Rozumiem, że tą względność tego dnia, w zależności od każdego. Wtedy, kiedy słyszycie. No, po prostu, nie? W dniu nawiedzenia, jak to mówi, tak, nie? No, także to jest. Głos Ducha Świętego do ciała. No i myślę, że też to dzisiaj jest dzień, może to być tak aktualne nawet codziennie w naszym życiu, bo dzisiaj jest dzień na to, żeby podejmować adekwatne wyzwania, decyzje związane z naszą pielgrzymką, nie? W naszych środowiskach mylnie się mówi, że nawrócenie jest jednorazowym aktem. A nie, nie, to jest proces. To jest... Oczywiście, jestem pierwszy raz, ale oczywiście. To jest zaraz. Pierwszy raz jako... i stajesz się niemowlakiem. Tak. No ale później musisz rosnąć, nie? No więc to jest proces, nie? A co się dzieje w odpowiedzi na usłyszany Boży? Dokładnie. A my słyszymy codziennie Boży głos i Słowo Boże codziennie z nową mocą na nas oddziałuje. I stale, też przywołam znowu tę modlitwę Ojcze Nasz, bo nie przypadkiem ona była dzisiaj. Nakarm nas Boże każdego dnia. I to nie chodzi tylko literalnym chlebem nakarm. Nie? Nakarm nas swoim słowem, abyśmy to dzisiaj mieli stale i wciąż aktualne do naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania właśnie. Więc tu jest przestroga. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu próby na pustkowiu. Czyli to jest wezwanie do adresatów listu. On za chwilę powie im, z uwagi na czas, przypomnę jeszcze raz tę frazę, powinniście być nauczycielami, a tymczasem znowu potrzebujecie mleka. Więc to im mówi, nie zatwardzajcie swoich serc. Mówi im, ale mówi i nam. Bo potencjalnie każdy z nas może być tym, o którym tutaj pisze. Gdzie wystawiali na próbę mnie wasi ojcowie, doświadczali mnie. Widzieli moje dzieła przez 40 lat. No tutaj bym skomentował, musieli widzieć. Bo to... Jeśli któryś był ateistą, wystarczyło, że dotknął góry i już przestało. No, ale mi już chodzi, że te 40 lat to było za zwiadowców, pamiętacie, nie? Za zwiadowców. To, dla nich to była kara, te 40 lat wędrówki po pustyni, bo mogli wejść prosto do odpocznienia właśnie, do ziemi obiecanej, no ale niestety widzieli potężne mury, wielkoludów, a oni jak szarańcza, nie? Tylko Jozue i Kaleb. Jozue i Kaleb, oni weszli do odpocznienia, bo oni byli tymi z wiarą, którzy patrzyli na te rzeczy. Byli posłuszni. Tak, byli posłuszni, bo wiara i posłuszeństwo są też synonimiczne. Często jest tak powiedziane, każdy, kto wierzy, a kto jest nieposłuszny, jako antyteza, nie? Czyli wiara i posłuszeństwo jest w syntezie, nie? Znaczy jest taka spójna, a niewiara i nieposłuszeństwo też idą w parze w tym momencie, niewiara. I ta ilustracja na pustyni o tym mówi. Gniewałem się na to pokolenie i mówiłem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. To też ciekawe, błądzą sercem. My często myślimy o sercu w kategorii takich uczuć, emocji tylko, a tutaj jest bardziej związane z rozumem, z wolą, nie? Z takimi no, niekoniecznie takimi sercowymi przymiotami. No. To też przysięgłem w gniewie swoim, że nie wejdą do odpocznienia mojego. Co się wydarzyło w
kontekście odpocznienia w tym. Gdybyśmy tak króciutko skomentowali. Doszli do ziemi, wysłali zwiadowców i co dalej? I stwierdzili, że boją się. I po tym po swojemu chcieli wejść za chwilę, ale... No, zapłacili krwią za to. W każdym razie nie weszli do odpocznienia. W tym przypadku było prosto. Wejście do odpocznienia oznaczało z wiarą, z zaufaniem objęcie ziemi obiecanej, którą Bóg im darował. Co Bóg obiecał. No. Więc to, że Bóg obiecał i kazał tam iść, no to jest wystarczający powód, żeby tam iść. Niezależnie od pięczących się warowni i wielkoludów. Bo jeśli Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Ale tak się patrzy oczyma wiary. A oni tej wiary nie mieli. Patrzyli na wielkoludów, a nie widzieli potężnego Boga. Myślę, że to jest istota wiary. Ale wiecie, nam się czasami fajnie gada, gdybyśmy tak stanęli przed takim 2,5-metrowym chłopem odzianym w zbroję, a takich tam było mnóstwo, i rzeczywiście murem mierzącym na przykład 12 metrów i 4,5 grubym, to nie wiem, jak byśmy się czuli. Aha. To naprawdę było traumatyczne. Tylko, że oni pewne rzeczy już też przeżywali, dotykali, tak? Jak można tak myśleć, przechodząc 10 plag? Nie? Jak można nie zaufać temu, który ich już do tej pory doprowadził w tak cudowny sposób, nie? Więc mieli naprawdę wszelkie podstawy, żeby zaufać. Ale ci, co tam byli, to oni nie widzieli tych plag. Tak. To już jest nowe pokolenie. Do tego będzie jeszcze nawiązywał. Tak, to pokolenie 40 lat poległo. Poległo na pustyni. Tylko ta łódź, która się urodziła w trakcie. Nie? Także, ale to jest mówione o wejściu do... Czyli w czasach Jozuego, w czasach Mojżesza jeszcze, bo tu jeszcze są czasy Mojżesza, było otwarte wejście do odpocznienia. Tu też ważne jest, że to jest komentowane w kontekście tego sabatu, który nie miał zakończenia. I tutaj pokazuje moment historyczny, że można było wejść do odpocznienia. Nie? Czyli myślę, że też to odpocznienie trzeba traktować w kategorii odbudowy tego, co zostało zburzone przez grzech. W idei sabatu też to się mieści, że przychodząc przez tron łaski, no, przychodzę z grzechem, nie? I do tego, który ten grzech, problem grzechu naprawił, rozwiązał. Nie? Więc to się też z tym wiąże, więc powrót do tej pierwotnej harmonii, gdzieś się do Efezjan później mówi, aby wszystko na niebie i na ziemi było jedno. Nie? Dobrze, czyli tu mamy tą sytuację, ale to jest cytowane, pokazywane w Słowie Bożym jako przestrogę dla współczesnego Bożego ludu. Tamtego i dzisiejszego, nie? Bo to nie jest słowo martwe, dlatego później powie słowo jest żywe, zastanowimy się nad tym, co to znaczy. Druga historia to jest od 15 wersetu. Dzisiaj jest powiedziane, dlatego jest powiedziane, dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Popatrzcie, że to jest powtórzenie tego, co było przed chwilą. Czyli jakby dzisiaj tego Hebrajczyka są te trzy frazy powtarzają się. Myślę, że jak autor tego listu z Bożego natchnienia coś powtarzasz trzy razy, to ma znaczenie. Miesiąc temu mówiłem, jak Pan Jezus Piotrowi trzy razy powtarzał, czy mnie miłujesz, nie? To jest pewien nacisk położony, żeby przez ten fragment Bożego Słowa nie prześlizgnąć się tak lekko, było jakiś taki zawiły i trudny. On ma naprawdę potężne i ważne przesłanie. Którzy to bowiem po usłyszeniu zbuntowali się, jeśli nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, prowadzeni przez Mojżesza? A na kogo gniewał się przez 40 lat? Nie? Pokazuje, kto popadł w zatwardziałość. Czego doświadczył ten Izraelita, który wyszedł? No, troszkę wyobraźni, jak oni patrzyli na 10 plag w Egipcie. Nie? Jakie potężne Boże ramię im się objawiło. A za chwilę, o tym tutaj akurat nie ma, a za chwilę wody nie mamy, chleba nie mamy, a teraz tylko ta manna i manna.
tym, że mówię, ta historia jest dla nas, bo my tacy jesteśmy. Nie, chodzi o to, żeby no właśnie nie myśleć sobie, a tam ci źli Izraelici, a my tu tacy świetni. Nie, to jest historia o nas, bo tacy jesteśmy niestety w swojej cielesności. Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli, a ich trupy padły na pustkowiu? No tutaj, jeśli myślimy, ta sama myśl, tylko już tych trupów pokazuje, nie? Za te 40 lat, tam pisze, że wędrowali 40 lat, ale to już mówi, że to nie była taka miła wędrówka. Nie? To była rzeczywiście kara za to, że zgrzeszyli. Czyli nie weszli do odpocznienia. Polegli na pustkowiu. A komu przysiąg, że nie wejdą do jego odpocznienia, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? I przez analogię, tu musimy patrzeć na ten tekst, co znaczy wejść do odpocznienia. Mówili, że brakowało im wiary i byli nieposłuszni. Nie? To powtarzać ta rzecz u nas, w naszych tutaj rozważaniach, i to jest niezwykle ważne. Definicja wiary i przykłady wiary są później omówione w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, które no, jest też naturalną konsekwencją tego, o czym tu mówimy. Pokazany człowiek wiary jest tam już szczegółowiej. Na pewno dzisiaj nie będziemy mieli czasu o tym rozmawiać. U nas Marek prowadzi taki cykl na szkółkach w zborze i rzeczywiście przyglądamy się każdej z tych postaci i idei, która się kryje za każdym bohaterem wiary. Ale dalej, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I niewiara skojarzona z nieposłuszeństwem, to co też komentowaliśmy, że to idzie w szeregu. Wiara, posłuszeństwo, niewiara, nieposłuszeństwo. Tu już tych, mówię, te teksty, one mają też swoją wewnętrzną kompozycję. Absolutnie nie ma czasu na to, żeby dzisiaj tam wchodzić, ale może to być też dla was zachęta, jeśli lubicie tak dociekać, jak Słowo Boże jest zbudowane, no to te trzy fragmenty też mają pewną... Ja wytłuściłem w moim odczuciu, widać to wytłuszczenie, nie wejdą do odpocznienia, tutaj mówi, że nie weszli z powodu niewiary, a jeszcze w trzecim fragmencie zgodnie z tym, jak powiedział, to też przysiągłem w gniewie swoim, że nie wejdą do odpocznienia mojego. Zauważcie, że powtarza się w każdym z tych fragmentów ten sam mniej więcej cytat, ale tutaj ten ostatni fragment no, wzbogaca nam tą ideę tego wejścia do odpocznienia, bo nawiązuje go do tego siódmego dnia. Nawiązuje go do siódmego dnia. Nie wejdą do odpocznienia, choć dzieła od założenia świata były dokonane. Powiedział bowiem gdzieś odnośnie siódmego dnia tak. I odpoczął Bóg w dniu siódmym od wszystkich czynów swoich. A w tym znów nie wejdą do mojego odpocznienia. Czyli jest takie wyraźne skojarzenie siódmego dnia z rzeczywistością historyczną w Izraelu. Nie? A dalej mówi z rzeczywistością historyczną także do naszych czasów. Czyli jako że ten dzień odpocznienia ma swoje jakieś... Idea tego dnia odpocznienia jest aktualna w całej historii. W zasadzie aż do zakończenia zbawienia. Tak sobie myślę, że jeśli o siódmym dniu można by powiedzieć i nastał wieczór i poranek, dzień siódmy, to gdzieś pod koniec Apokalipsy. Kiedy już wszystko nowe jest uczynione, kiedy to błogosławieństwo tego dnia jest zrealizowane, spełnione i nastał wieczór i poranek, dzień siódmy. Nie? Także to tak na marginesie, tak mi się gdzieś to mniej więcej rzuca w oczy. Ale idźmy dalej. Skoro zatem pozostaje niektórym wejść do niego, a ci, którym wcześniej zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to ponownie ustalił jakiś dzień dzisiaj przez Dawida. Czyli tam się nie zrealizowało, więc przez Dawida mówi, dalej jest aktualne to wejście dzisiaj. Przez Dawida mówiąc po długim czasie, jak jest też powiedziane, dzisiaj, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardziajcie serc waszych. Jeśli bowiem Jozue im dał odpocząć, nie mówiłby potem jakkolwiek o innym dniu. I nawet, kiedy oni weszli za czasów Jozuego, bo powiedzieliśmy wcześniej, że jak za Mojżesza po zwiadowcach oni niestety musieli 40 lat odpokutować i to pokolenie nie weszło, więc teoretycznie mogli wejść. Za Jozuego już weszło nowe pokolenie, ale pisze tutaj, no niestety też nie weszli. A co się działo w historii Jozuego i sędziów? Jaka była postawa Izraelitów? No dokładnie taka sama, jak tych, którzy polegli na pustyni. Nie?
Księga Sędziów należy do najbardziej mrocznych ksiąg Biblii, pokazująca no, tak straszne rzeczy, które, do których się dopuszczali Izraelici. Syndrom kolejnych pokoleń wierzących. No. W każdym razie idea tych trzech fragmentów tutaj podanych jest taka, no, że mieli możliwość wejść, nie weszli z powodu niewiary. Za Mojżesza, później za Jozuego też nie weszli, ponieważ brakowało im wiary. I teraz trzy następne elementy, bo po tych trzech fragmentach będą trzy przesłania już bezpośrednio dla odbiorców tego listu, czyli dla nas dzisiaj. Najpierw było, kim jesteśmy, pamiętamy tą konstrukcję, kim jesteśmy, popatrzcie na historię, jacy ludzie nie weszli i zatem co mamy zrobić? Jakie przesłanie z tego ma dla nas wyniknąć? Pierwsze z nich, uważajcie bracia, aby czasem nie pojawiło się w kimś z was złe serce niewiary w odchodzeniu od Boga żywego. To jest czasami, znowu, dzisiaj chyba wspominałem o tym przy innej okazji, czasami nam się wydaje, że grzech to jest jakieś pijaństwo, jakaś niemoralność. To już jest jakiś tam daleki skutek. Ale gdzie jest istota grzechu? Tutaj przynajmniej pokazano. A to zatwardzanie serca jest niewiarą. Czy braliście pod uwagę, że niewiara, brak wiary, to jest ciężki grzech? On tu jest traktowany niezwykle serio. No. Ale mówi kimś z was. Czy to jest potencjalne zagrożenie, czy rzeczywiste zagrożenie? Czy mówiłby, gdyby było potencjalnie tylko? Niech to będą pytania bez odpowiedzi, bo to są pytania bardzo... Jest pytanie tak naprawdę o odbiorców listu. Nie? Bo wiecie, kiedy my nawet kazania mówimy do wierzących, to też czasami zakładamy, że niektórzy mogą wierzącymi nie być. I ewangelizujemy w związku z tym. Tak, tylko tu jest odchodzenie od Boga żywego. Odchodzić może ktoś, kto był przy Bogu żywym. Dobra. Ale zachęcajcie siebie, kiedyś mówiłem też że tak na marginesie o ziarnach. Jedno ziarno, które padło na drogę, to w ogóle nie wykiełkowało. Ale drugie, trzecie i czwarte ziarno wykiełkowały. Zaistniało nowe życie w tych ziarnach. Ale tylko ostatnie okazało się skuteczne, bo wydało plon. Istota ziarna zasianego to nie jest tylko wzejść, ale wydać plon. Więc są osoby, które wzeszły, zaistniało nowe życie, ale zostało urwane. Ale idźmy dalej. To są tematy dosyć głębokie, nie ukrywam. I teraz uważajmy na to, co może nam się przytrafić i praktyczne przesłanie. Zachęcajmy siebie samych w każdym dniu. I myślę, że dzisiaj to, co chcę powiedzieć sobie i wam, to właśnie zachęcić dzisiaj, tego dnia, dzisiaj. Nie? Dopóki trwa, to rozumie się dzisiaj. 10 czerwca 2017. To jest dzisiaj też aktualne. Nie? Aby ktoś z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. No to jest no, wielkie przesłanie, przestroga, którą mamy wziąć z historii. Ale po drugiej wypowiedzi bójmy się więc, właśnie to jest ten werset taki trudny, 4.1, za chwilę sięgniemy, zobaczcie jak on brzmi w waszych Bibliach i spróbujmy zastanowić się o co chodzi. Powiem, że męczyłem się z tym tekstem bardzo. 4.1. Bójmy się więc, aby czasem nie sądził ktoś z was, gdy pozostaje obietnica wejścia do jego odpocznienia, że jest za późno. Proszę przeczytać z warszawskiej. Gdy wtedy obietnica wejścia
a jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. No i tutaj w tym przekładzie ilość słów jest taka sama jak w Grece, z wyjątkiem tych w nawiasie. Bo nawias to jest słówko dodane, więc mówię, przekład czasami idzie i parafrazuje troszeczkę, próbuje odszukać sens i używa zbioru słów. I to samo w sobie nie jest złe, bo istotne jest, żeby oddać sens. Nie? Natomiast ja pokażę za chwilę definicję słownikową tego słowa, to za późno, tego, bo jest, że jest za późno. Jest za późno. To są trzy wyrazy, ale to za tym to jedno słowo greckie. Ja pokażę za chwilę jakie. Hestereo. Myślę, że słowo stereo tam jest. I to e z akcentem tym mocnym. Hestereo się czyta. Hestereo. Takie słówko jest. I ono coś znaczy, ale to za chwilkę. Bo także my jesteśmy odbiorcami Ewangelii, tak jak i oni. Czyli nas, odbiorców tamtych apostoła Pawła i nas współcześnie stawia w tym samym szeregu, co tamtych Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu no i się tam pogubili totalnie. Oni też byli odbiorcami Ewangelii. Dobrej nowiny, pójścia za Bogiem, objęcia ziemi obiecanej, to była dla nich Ewangelia w tamtym czasie. Ale im nie pomogło słowo. Im to słowo Ewangelii, to nie pomogło. Oni usłyszeli, ale im nie pomogło. Nie powiązali go bowiem z wiarą ci, którzy słyszeli. Oni już słyszeli brzmienie, ale nie było wiary. Czy znowu ten brak wiary to jest w kategorii ciężkiego grzechu. I ten trzeci fragment, który konkluduje w zasadzie. Pozostaje odpoczynek sabatu dla ludu Boga. Aktualny dla nas jest ten odpoczynek, bo ten, kto wszedł do jego odpoczynku, sam również odpoczął od uczynków swoich, tak jak Bóg od swoich. To jest definicja. Jak rozumiecie? Jak my odpoczywamy od uczynków swoich? No, przybliżamy się do tronu łaski, więc nie mamy uczynków, ale odpoczywamy przez próbę zapracowania na zbawienie. No bo jesteśmy w stanie zapracować na zbawienie. No niestety. I ktoś tak przetłumaczył werset z bojaźnią i zdrzenią, wypracowujcie sobie zbawienie, to jest po prostu totalne skrzywienie sensu. Owszem, nad zbawieniem musimy pracować. Już zbawiony pracuje nad tym. To ma uzewnętrzniać się. To musi się uzewnętrzniać, bo jak się nie uzewnętrznia, to prawdopodobnie nie było zbawienia. Nie? Ale zbawienie... Odpoczywamy od uczynków, które by miały doprowadzić do zbawienia. To jest Boże dzieło. My tylko wiarą przyjmujemy to i wiara później dopiero rodzi określony owoc, uczynki, które są potwierdzeniem wiary, a nie zbawienia z uczynków. Jeśli mogę taką krótką uwagę, bo w dzisiejszych czasach niestety funkcjonuje takie coś jak tak zwana tania łaska. I to jest dobrze, żeby zrozumieć, że odpoczynek od uczynków swoich, to co powiedziałeś, jest odpoczynkiem od próby zapracowania sobie na zbawienie, natomiast nie jest odpoczynkiem od służby. Od uczynków wiary, od służby Bogu bliźni, bo to stanie łaska wtedy. Tak. W tym momencie, bo jeśli się mówi o sabacie i tylko o tym odpoczynku, to wychodzi na to, że po prostu teraz piórko i do nieba już. Tylko oczekujemy na dzień pański, już nic nie robimy, ręce mamy założone i po prostu wszystko jest zero. Doktryna taniej łaski, powiem wam, zrobiła potężne spustoszenie w protestanckim świecie. Tak, ale w naszych środowiskach ona też jest mądrze zakonstruowana. A jeszcze protestancki świat, także nasz ewangeliczny. Jako tak zwane oczekiwanie na przyjście Pana. Pan jest blisko, nie róbmy nic, bo Pan jest blisko, więc nic nie warto robić, więc i tak dalej. No. Sorry. No ale to jest dobra dygresja, bo jak jest oczuwanie, właśnie o tej czujności, ja to powtarzam z uporem maniaka chyba, że czuwanie według Ewangelii to są cztery przypowieści.
Pan Jezus kończy wywód w 24 rozdziale o tych znakach, o tak zwanej mowie eschatologicznej. Wyczuwajcie, bo nie znacie dnia i godziny. A później mówi przypowieść o dobrym i złym niewolniku, mówi przypowieść o mądrych i głupich pannach, mówi przypowieść o talentach, mówi o przypowieść o owcach i kozach. I wszystkie cztery przypowieści pokazują praktycznie, kto czuwa. Czuwa dobry sługa, czuwa mądra panna, czuwa człowiek z pięcioma i z dwoma talentami, czuwa owca. A ci po przeciwnej stronie nie czuwają. Ale czuwanie tam jest pokazane aktywnie. Aktywnie, każdy przypadek. Ale dosłownie expressis verbis, pewien człowiek mnie zapytał kiedyś, czemu ja, po co ty te wszystkie rzeczy robisz? Czy ty nie masz pewności zbawienia? Przecież pewność zbawienia polega na tym, że się odpoczywa, czyli nie robi się nic wtedy. Dosłownie. A to też wspomina pytania, jakie się pojawiają gdzieś się do Rzymian. No jak po prostu jesteś poza prawem, to rób co chcesz, bo już się prawo nie obowiązuje. Jak masz, gdzie jest własne, tam w 6-7 rozdziale, jakie są absurdalne pytania postawione. To była teraz już rozmowa tego... Trochę podobne jest. Tak, to podobne. Kompletne nieporozumienie. Tak. Kompletne nieporozumienie. Dobrze, teraz... Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. To jest fragment ze słownika grecko-polskiego Abramowiczówny, który pokazuje sens tego słowa. I popatrzcie, tu mam takie dwie kolumny definicji tego słowa. Więc proszę się nie dziwić, że jest problem z przetłumaczeniem, bo kontekst musi wskazać... jaki wybrać, jakie znaczenie. My też po polsku mamy słowo zamek i dopiero jak w kontekście zobaczymy, o jaki zamek chodzi, nie? To jest prosta analogia. I teraz pierwsze znaczenie, przyjść za późno, spóźnić się. I ja starałem się przyjąć taką zasadę, że najpierw staram się zobaczyć, czy pierwsze znaczenie tego słowa da się w kontekście zrozumieć. I akurat to pierwsze mi się zdało zrozumieć. Są chyba przykłady, już nie pamiętam, bo ja śledziłem też mnóstwo przykładów. Ja napisałem, bójmy się więc, aby czasem ktoś nie sądzi, że czasem nie sądzi ktoś z was, gdy pozostaje obietnica wejścia do jego odpocznienia, że jest za późno. Bójmy się tego, żeby nie myśleć, że jest za późno. I jeśli za późno, bo jeśli będę myślał, że za późno... No to można powiedzieć troszeczkę tak jak... Właśnie może to... A tak jak troszeczkę świadkowiec, nie? Jest grupa, która ma prawo tam wejść, ta liczba 144, ale dla reszty jest jakby za późno. Albo jakby są poza w pewnym sensie. To nie czasowo, ale w jakimś sensie... Więc to za późno, ono się wpisuje w ten sens tego wywodu, że dzisiaj, kiedy głos usłyszycie... To dzisiaj zareagujcie. Więc nie myśl, że jest za późno. Nie myśl, że popełniłeś takie skandaliczne grzechy, że one już nie będą wybaczone. Nie myśl, że jesteś skończony. Nie myśl, że Bóg z tobą skończył. Nie? I dlatego to znaczenie tego słowa wpisało mi się w taką ideę, o której teraz mówię. I wydaje mi się, że to się trzyma logiki w całości. Nie? Dlatego, no, natomiast... Idźmy dalej. Jakie to słowo może mieć jeszcze odcienie znaczeniowe? Spóźnić się z pościgiem. Daje się słyszeć dopiero po błyskawicy. Spóźnić się do czegoś, na coś. Nie? Nie myśl, że jest za późno, że już jesteś spóźniony. To też jeszcze cały czas mieści w tym odcieniu znaczeniowym. Dzień później niż się umówiono. To samo możemy pomyśleć, dzień później to jeszcze pół biedy, ale 5 minut później albo 10 sekund później niż pociąg odjechał. Nie? To sobie ten ból, że umówiłem, no i nie strzeliłem się w ten czas, nie? Który trzeba. Nie? Taka idea z tego słowa, mówię, cały czas patrzymy na to słowo. Spóźnił się z ocaleniem. Czyli jakaś armia szła na odsiecz oblężonym jakimś tam ludziom, no i niestety rzeź dokonała się na nich dzień wcześniej. Nie zdążyli z odsieczą. Nie? Czyli też w takim kontekście występuje.
za późno przyjść z pomocą ojczyźnie, no to jest ten sam mniej więcej. Ale dalej, nie zastawszy już łodzi, no to to mówiłem o pociągu, ale łódź odpłynęła, ja wszedłem, no zapój, nie ma już łodzi. Nie? Przyjść po kimś, tu jest jeszcze takie znaczenie. Którzy się spóźnili i już nie zastali kogoś, czegoś, nie? Dalej, pozostawać w tyle. I tutaj chyba idą przekłady w tych znaczeniach. Pozostawać w tyle. No, ale jak czytałem te pozostawać w tyle, no kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi. No nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, żeby pozostać w tyle. Znaczy, gdybyśmy na przykład do tej definicji wiary, czyli do tego, do tej hipostazis sięgnęli do 11, to ona tam jest w opozycji do hypostello, czyli cofać się. I w tym sensie pozostać w tyle, by jakby współpracowało z tym. Dobrze. W tym momencie ten tekst mógłby brzmieć tak. Bójmy się więc, aby ktoś nie sądził, że gdy jest obietnica, pozostaje obietnica wejścia, że jest w tyle. No, w jakimś sensie, ale to chyba też jest zbieżne z tym za późno, nie? Że jest w tyle, że już nie jest godny tego, że to jest nie dla niego. Jakoś tak... To jest właśnie przez to, żeby bać się takiej postawy. Bać się takiego myślenia. Ale dalej. Wcale mniej od apostołów nie zdziałam. O, to już jakiś taki komentarz bardziej. Ustępować innym co do doświadczenia. Mi nie dostaje. Czego mi nie dostaje? Nie myślę sobie, że mi czegoś nie dostaje. No to też chyba podobny trochę sens. Nie myśl, że czegoś ci brakuje, bo jesteś zbyt grzeszny, żeby przyjść pod tron łaski. Nie? To trochę się wpisuje. Uchybić czemuś. Nie mieć czegoś. Czuć brak czegoś. Być pozbawionym czegoś. Chyba tak idą też niektóre przekłady, które idą w tym kierunku. Doznać niepowodzenia z powodu nadmiernej żądzy zysku. Jeszcze taki odnik znaczeniowy, nie? Brakować, nie dostawać, nie? To jest taka obszerna definicja tego słowa i ja powiem, że jak zacząłem sobie to czytać, zastanawiać się, czytać to w kontekście, jaki sens tego słowa by najbardziej pasował do całej treści, nie? I tak zostałem przy tym, że nie jest za późno, żeby nie myśleć, że jest za późno, bo oferta wejścia do dnia jest aktualna. Dzisiaj może być, nie? Bóg jest w stanie grzechy czerwone jak szkarłat wybielić. Dobrze. I po tych... Czy może wróćmy jeszcze. Ta część C2, maksymalna sprawo, jest jakby takim głównym przesłaniem tego całego bloku, w którym mówi, kim jesteśmy, lekcja z historii, i przestroga. Kim jesteśmy? Lekcja z historii, druga przestroga. Kim jesteśmy? Lekcja z historii i trzecia. To jest ta trzecia przestroga. Pozostaje odpoczynek sabatu dla ludu Boga. Bo ten, kto wszedł, sam również odpoczął. Śpieszmy się więc do tego odpocznienia. Wędrujemy do domu Ojca, więc wchodźmy do odpocznienia. To jest element tej wędrówki. Aby nikt nie upadł, jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. W miejscu odpocznienia jesteśmy bezpieczni. W miejscu odpocznienia mamy ochronę, mamy wsparcie, ale wejście do odpocznienia wymaga posłuszeństwa, wynikającego z wiary. I tylko wtedy jest to możliwe. No i ten tekst, który jest takim kulminacyjnym fragmentem tego wywodu, który, nawiązując do tych trzech ilustracji ze Słowa Bożego, mówi, że Słowo jest żywe. My ten tekst zazwyczaj, bo przytaczamy z Listu Hebrajczyków chyba ten werset najczęściej, nie? Bez kontekstu się przytaczamy, on w kontekście brzmiwa bardzo mocno, może mocniej niż bez kontekstu nawet, bo daje trzy przykłady z historii i mówi, że żywe jest bowiem Słowo. Co to znaczy, że żywe jest Słowo? Jak to rozumiecie? Proszę? Nie, to jeszcze nie. Logos jest na samym końcu 13. Do Logosa za chwilę dojdziemy. Ale żywe jest Słowo. To ono mnie dotyka, ono zmienia. Do mnie doszło. Ja go przyjąłem.
Też to widzę, też to widzę. Ale widzę jeszcze więcej. Nie ma nieaktualnego orędzia. Czytasz sobie Stary Testament, a to nie dla mnie. Nie? A to nie dla mnie. Niestety taka postawa wśród wielu chrześcijan obowiązuje. Ja tam się skupiam na Nowym Testamencie. Dobrze, że się skupiasz na Nowym Testamencie, ale nie zrozumiesz Nowego Testamentu bez wycieczek do Starego. List do Hebrajczyków jest najlepszą ilustracją tego. A Pan Jezus co powiedział? Apokalipsa jest tak zakorzeniona w Starym Testamencie. No nie da się, to jest żywe całe słowo. Zresztą tutaj mówi w kontekście Starego Testamentu. No. Także żywe, czyli nie ma nieaktualnego. Ja to czasami mówię, nie zaniedbujmy żadnego skrawka Bożego Słowa. Bo przez każdy skrawek Bożego Słowa Bóg chce nas przemienić. Właśnie to jest ten drugi aspekt. Ono jest zawsze aktualne, ale po co? Po to, żeby nas przemieniać, nie? Bo po co jest słowo? Po to, żeby mieć intelekt rozbuchany? Tak jak brat mówi, że ono jest obiektywnie i subiektywnie. Tak. Ciekawe, bo na przykład w angielskim jest takie, ja często używam New International Version. To jest taka mniejsza angielska Biblia. I tutaj jest, znaczy nie tylko, to różne oczywiście, ale to jest active and alive. Czyli jak coś jest alive, to nie znaczy tylko żywe, tylko że żyje, ono cały czas działa i aktywne. Czyli no właśnie. Dwie rzeczy scala ze sobą. Tak. Odnośniki do angielskiej często też pomagają, bo... Pod warunkiem, że się angielski rozumie. No. Natomiast rzeczywiście, bo słowo żywe w polskim jest trochę bardziej ubogie, wydaje mi się, nie? Ale przez naszą dyskusję myślę, że nam to słowo tak też ożyło. Dobrze. I skuteczne, i ostrzejsze, i przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, trafnie oceniające. Myślę, że to trochę nawiązuje do tego lustra, które... Ja bym ten fragment skomentował krótko. Ono pokazuje głębię naszego jestestwa. Te najbardziej ukryte zakamarki naszej duszy przy konfrontacji z Bożym Słowem wyłażą. Jeśli jestem uczciwy, to widzę i coś z tym robię, bo słowo ma być żywe, czyli ma wyciachać te rzeczy, które są do wyciachania, a zostawić to, co ma być dobre. Z tego też powodu Słowo Boże jest tak bardzo nienawidzone przez te osoby, które nie chcą mu ulec. No i też ja to powtórzę jeszcze raz dzisiaj, że ja określam, że człowiek jest upadły, kiedy nie ma zwyczaju regularnego czytania Biblii. To jest jego upadek. Bo to może mówić, a nie mają czasu, a byłem zajęty, a i tam sobie wyjaśnię. Nie, to jest twój upadek. Bo jeśli ty się nie poddajesz, nie karmisz się słowem, nie poddajesz się na wpływ słowa, to macie zmieniać, no to się nie zmieniasz. No i idziesz w drugą stronę. To nie? Więc to chodzi o to, żeby... Że to jest ważne, niezwykle ważne. Poza tym, jak można wierzyć bez tego słowa? W co mam wierzyć? Nie? To jest treść naszej wiary. A tu mówiliśmy, że niewiara to jest grzech. Więc zaniedbania w dociekaniu nad Bożym Słowem to jest ten grzech. Niewiary. To jest później sprzężenie zwrotne, nie? Teraz po prostu mam wrażenie, że troszkę zmiksowałeś dwa znaczenia słowa wiary i to w jednym ciągu zrozumiało dość ciekawie, bo z jednej strony wydaje się, że jednak tutaj była cała wywód w tym tekstach, który teraz przytaczałeś, o wierze jako takim po prostu podstawowym ukierunkowaniu się i poddaniu Bogu, szukaniu Boga, zaufaniu Mu, a nie właśnie próbę zafunkcjonowania w oparciu o swoje, moje własne widzimisię, tak? Ale tutaj teraz mówisz też nagle wiara jako treść, czyli w tym momencie nagle już przeskoczyłeś nie od tego, czego im brakowało, do tego poznania, do tego, co nas karmi, co po prostu nas zasila i w tym momencie rzeczywiście pojawiają się konkretne myśli, treści i tak dalej. No ale okej. Okay. No i za chwilę... Na jednym ciągu to powiedziałeś, ale zmiksowały się dokładnie. No, ale dla mnie to jest przecenne, że to rozumieć, no, bo żeby nie bagatelizować
tego, że zaniedbuje czytanie Biblii, no takie, a zaniedbanie, taka maleńka jakaś tam słabość, nie? Bo... No, funkcjonuje takie, mam gdzieś przekonanie, że no, osoby, które są jakoś duchowo głodne, no to nie jest tak, że Biblia jest jednym, teraz jakby stawiam się w ich butach, tak? Że Biblia jest jedynym źródłem zasilania dla naszego ducha. No nie, jedni się szukają, kontemplując ikony, tak? Inni słuchając muzyki, na przykład takiej, które uważają, że po prostu ich uwrażliwia. Nie bygła nawet chociaż tak, bo tam też są określone treści, ale jakby pominęli jakby środowisko chrześcijańskie, no bo tylko różni ludzie w sferę ducha jakoś tam inwestują, tak? Więc oni myślą, że po prostu niektórzy myślą, po prostu, że mogą czytać cokolwiek innego, co po prostu tego ich ducha. Jakieś substytuty. Substytuty. No w każdym razie rzecz polega na tym, że wydaje się, że Ewangelia, czyli jakby Pismo nam daje przynajmniej taką jakby przesłankę, że to nie jest tak, że po prostu Bóg działa na jeden i jedyny sposób i nic więcej nie może zrobić. Natomiast ewidentnie mamy zachęty do tego, żeby ten konkret postaci Biblii, no w jakiś sposób jednak mieć cały czas pod... Jako podstawowy. Jako podstawowy bezwzględnie. No. Bo on jednak, no po prostu nagle się okazuje, że po prostu Bóg używa tych, którzy zaufali określonym obietnicom, które się pojawiają w Biblii, a nie poza Biblią, tak? Teraz po prostu, no to jest jednak strasznie istotne, że ten konkret jest po prostu tak. Żeby fundamentem. Ja krótko tylko powiem odnośnie tego, co powiedział Marek, bo to jest bardzo ważne. Ja to odkryłem jako chrześcijanin też, że tak naprawdę prawdziwa wiara to jest oparta na Słowie Bożym i tylko na nim. Wszystko, co jest oparte na Słowie Bożym i czymkolwiek innym, już nie mówiąc o tym, co jest oparte wyłącznie na czymkolwiek innym, to nie jest wiara prawdziwa. To jest za Bogą, czyli wiara nieprawdziwa. Więc wiara oparta na Biblii i autorytetach ludzkich, wiara oparta na, nie wiem, historii, tradycji, nauce również. To nie jest prawdziwa wiara, ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Dobrze, wróćmy do tego tekstu. Wróćmy do tekstu, bo już nam się czas wyczerpuje. Nie ma też stworzenia ukrytego przed Nim. Wszystko natomiast jest nagie i obnażone przed oczami Jego właśnie teraz. Z powodu którego dano nam Słowo, albo przed którym musimy zdać sprawę. Tutaj znowu mam właściwie wszystkie słowa greckie bez tego dano, bo dano nie ma w oryginale. Ale tak samo musimy zdać sprawę, to też nie ma tego, musimy zdać. To też jest dodatek tłumacza. Musimy zdać rachunek. I pytanie, czy tutaj będzie, jak logika tekstu wskazuje, bo słowo logos ma kilkanaście znaczeń, między innymi mówi o rachunku, dosłownie jak była jakaś transakcja, no to jak się napisało reguły tej transakcji, że zakup za to kosztuje tyle. To było słowo, to był logos. I tu masz logos i zapłać za logos. Nie tak byśmy to dzisiaj ujęli. Dziwne nam to, bo w naszym języku logos czy słowo, no to nie ma takich konotacji. Natomiast mówimy o logosie, że ma... I w Nowym Testamencie sporo razy znajdziemy słowo logos przetłumaczone na rachunek. Musi zdać rachunek, czy coś takiego jest w tym określeniu. Więc tutaj, czy chodzi o z powodu którego... I przeczytajcie mi jakikolwiek przykład, a może nie warszawsko, może jakąś inną jeszcze ktoś ma? Ja mam. 4.13. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne, przeciwnie wszystko odkryte i odsunięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. No właśnie. Czyli faktem jest, że w tym samym 13 jest ta gra po prostu rzeczami ukrytymi, nieukrytymi i ta wiara też się pojawia tutaj jako właśnie element wewnętrzny w tym całym dużym bloku, więc wydaje się, że ci tłumacze no, jakiś mieli przesłanki do tego, żeby potem ewentualnie zdać rachunek. Nie, zdać rachunek, on się mieści w logice tego tekstu i to słowo też się mieści w logice tekstu. Nie? Także to dla mnie to jest o tyle trudne, że oba warianty pasują do kontekstu. No. No. Czasami tak jest, że autor robi umyślny taki zabieg, po to, żebyśmy myśleli o dwóch rzeczach. No, zgadzam się. Zgadzam się.
No. Że nie trzeba to tak koniecznie tego. Także nie chciałbym właśnie dzisiaj dookreślać, ale przynajmniej rzucę, że taki jest, taka kwestia jest. No i sami dojdźmy do tego, o co chodzi. W każdym razie to jest końcowe przesłanie, żeby Bożym Słowem się karmić, żeby ono tą robotę, o której tu jest powiedziane, mogło w nas wykonywać. A wykona tą robotę tylko wtedy, kiedy będziemy przyssani do tej księgi. Podoba mi się słowo przyssani. Kończąc, kochani, jeszcze przypomnę to, co było na pierwszym, że kresem tej drogi wejścia do odpocznienia będzie niezwykły zaszczyt opisany w nagrodzie ucznia Chrystusa w listach do zboru w Księdze Apokalipsie. 7 listów, każdy list zawiera jakiś aspekt nagrody, czyli wejście do odpocznienia i co dalej. Temu, kto zwycięża, to jeszcze też podkreślę, wiele przekładów oddaje, zwycięzca to odziedziczy. Tam jest imię słów czasu teraźniejszego z rodzajnikiem, więc dosłownie znaczy temu, kto zwycięża. Ten, kto zwycięża w czasie teraźniejszym. To się odbywa codziennie. Codziennie walczymy, codziennie upadamy albo zwyciężamy. Temu, kto zwycięża, dam zjeść drzewa życia, które jest w raju Boga mojego. I to jest ten odnowiony Eden, nie? W 21 rozdział Apokalipsy. Kiedy te drzwi w Edenie były zamknięte, tu już mamy otwarte i jesteśmy dopuszczani do tego, od czego byli wypędzeni Adam z Ewą. Ten, kto zwycięża, nie dozna krzywdy od śmierci drugiej. Jest przyobleczony w nieśmiertelność. To jest niesamowite. Temu, kto zwycięża, dam jeść z manny ukrytej, dam mu kamyk biały, a na kamyku wpisane imię nowe, którego nie zna nikt, tylko ten, który je otrzymuje. Spędziliśmy w tym tekście sporo czasu na studium zborowym. Bardzo ciekawe, ale to dzisiaj nie mamy na to czasu. Temu, kto zwycięża i strzeże aż do końca uczynków moich, kto wytrwa do końca, też gdzieś pobrzmiewa z ust Pana Jezusa. To też są słowa Pana Jezusa do zboru. Dam władzę nad narodami, będzie pasł je laską żelazną, skruszy je jak naczynia gliniane, jak ja otrzymałem władzę od Ojca mojego i dam mu gwiazdę poranną. O, to też jest ciekawe. Ten, kto zwycięża, ubierze się w białe szaty i nie wymarzą jego imienia ze zwoju życia i wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Tego, kto zwycięża, uczynię filarem w świątyni mojego Boga. I na zewnątrz nie będzie wychodził. Jeszcze wypiszę na nim imię mojego Boga, imię miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, wstępującego z nieba od mojego Boga oraz moje nowe imię. Temu, kto zwycięża, to jest najbardziej zdumiewająca nagroda. Dam usiąść ze mną na tronie moim, jak ja zwyciężyłem i usiadłem z Ojcem moim na jego tronie. Potrafimy sobie wyobrazić, gdzie to my mamy zasiąść, w jakim otoczeniu. Podsumujmy cały kurs. Zaczęliśmy na pierwszym spotkaniu od definicji tożsamości oraz ucznia i o naszym ziemskim pochodzeniu z Księgi Rozdaju 1-3. Dzisiaj troszkę do tego nawiązałem. Na drugim spotkaniu mówiłem o tym naszym duchowym narodzeniu, nowym stworzeniu, tym, które się rozpoczęło w pięćdziesiątnicę, nową pięćdziesiątnicę, jak gdyby nowy akt twórczy. Boże Słowo, trzecie spotkanie było poświęcone Biblii, właśnie temu przyssaniu do Bożego Słowa, tam więcej mówiłem o tym, o tej czworakiej roli było, no i Psalm 119, którym też się zachwyciłem stosunkowo niedawno znowu. Przesiedziałem sobie przy psalmie 119 i uderzyła mnie też jego konstrukcja. To jest przepiękne dzieło, muszę wam powiedzieć. Patrząc nawet pod względem literackim, akrostych 22 fragmenty po 8, w których każdy zaczyna się od tej samej litery alfabetu hebrajskiego. To jest majstersztyk. A jednocześnie głębia przesłania, jak wielkie znaczenie ma Słowo Boże w życiu. Ostatnio mówiłem przed miesiącem zgromadzenie uczniów, braci świętych. Usługujemy sobie nawzajem. Największa jest miłość.
omówiliśmy pierwszy do Koryntian z listu Jana, właśnie ten tekst, który tu przytoczyłem, przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. No i dzisiaj droga do domu Ojca, wyjście do Bożego odpocznienia przez wiarę i poddanie się Bożemu Słowu, które jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Tak jednym zdaniem streściłem nasze 3 godziny, które spędziliśmy razem. Dziękuję Ci, Boże, za czas tego kursu, za to, że mogliśmy go razem spędzić i mogliśmy przejść przez te wszystkie aspekty tego, kim jesteśmy w Tobie. Serce jest przepełnione wdzięcznością za ten cudowny dar, za to, że zechciałeś, Boże, w swojej miłości nas odzyskać dla siebie, dla swojego dzieła, dla swojej chwały. To pomóż, aby nasze pielgrzymowanie było rzeczywiście w wierze, w zaufaniu i prosimy o Twoją obecność z nami. Prosimy, byś miał nas w swojej pieczy, byś nam pomagał wychodzić z opresji. A my wdzięcznym sercem zwracamy się do Ciebie i chcemy Ciebie wysławiać najlepiej, jak potrafimy. W tym drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.